Naszym gościem jest teraz środkowy obrońca łódzkiego klubu sportowego, Lewent Gülen. Lewent, how is your mood before this game with Jagiellonia Białystok? My mood is very good. We worked hard in this break, in this national break. First time we had a little bit time with the coach and with the team to work on more details, and I'm quite positive that we will get a good result. Pytanie dotyczyło tego, w jakim nastroju jest Lewent przed tym spotkaniem z Jagiellonią Białystok. Odpowiedział, że nastawienie jest dobre, też ta przerwa na reprezentację została dobrze wykorzystana, bo zespół dużo trenował i było dużo czasu na pracę z nowym trenerem. No i też po tych treningach nastawienie w drużynie jest pozytywne i takie, by po prostu jechać i zdobyć zwycięstwo. To teraz poproszę o pytania od Państwa. Jeśli będą one po angielsku, to będzie łatwiej gościowi zrozumieć od razu. Krzysztof Syński, TVTA. Lewon, how can you describe the Jagiellonia team, because it's the team that scores most goals in this season, and you as defender has to prevent it, yeah? Yeah. Yeah, me as a defender, maybe we will have a lot of work in this game. We did the analyze in this week, and we know that it's a team who can play good football. It's a good team. I don't have to say that because they are first. And it's a team who also plays very compact. And we did a good analyze this week. We had a very good training sessions in this week. And yeah, I hope and I'm pretty sure that we will have a good result. Pytanie dotyczyło tego, jak Lewent może opisać Jagiellonię Białystok, ponieważ jest to zespół, który punktuje najwyżej i ma dużo bramek na swoim koncie. Zatem Lewent odpowiedział, że jako obrońca oczywiście prawdopodobnie będzie miał dużo pracy na boisku w tym nadchodzącym meczu, ale też i gra Jagiellonii była w drużynie dokładnie analizowana, tak by zespół mógł się przygotować właśnie na grę Jagiellonii. I też te treningi, które Lewent uważa za dobrze przeprowadzone i dobrze przygotowujące drużynę, mamy nadzieję, dadzą taki rezultat, że tutaj drużyna łódzkiego klubu sportowego będzie w stanie zdobyć 3 punkty. You said about practices with new coach. There was a time to work, and also you become the player of starting 11. How do you feel about it? Because there are a lot of changes, especially on the center back. Yeah. Yeah, it's we had a lot of up and downs in this season, and if we look to the last games, for especially the last 3 games, we could get 7 points, and it was very, very important. And I try to do in every game my job, and the staff and the players and the club, they know me. I give always 100% in each game, and I think with my experience I can help the team, and that's my job. Pytanie dotyczyło tego, że na w łódzkim klubie sportowym nastąpiło sporo zmian, szczególnie w linii obrony. Teraz Lewent jest w tej podstawowej jedenastce, która pojawia się na meczach. I rzeczywiście Lewent przyznał, że tak, było dużo wzlotów i upadków i też było dużo zmian w drużynie, ale teraz widać, że wyniki są dobre i praca z trenerem daje dobre rezultaty, no bo już udało się w tym czasie krótkim zdobyć 7 punktów, co jest bardzo dobrym rezultatem, ale też Lewent deklaruje, że na każdym meczu daje z siebie 100%, i stara się jak najlepiej pomagać drużynie w tym, aby właśnie wykonać jak najlepiej swoją pracę i żeby łódzki klub sportowy miał jak najlepsze rezultaty. So final question for me. The LKS is in a difficult situation, but 7 points gained in March made it a little bit better. But still, do you believe, or where do you inspire to believe that you can stay in Ekstraklasa? Of course, we believe. And
I think from the last three games we could get more motivation, more hope for the next games, that we can change the situation, and we still can change the situation. We have 7 points to Corona, for example, and this is not a lot if we have still the same series like we did now in the last three games. And it's just important to take it game by game and not to make, I don't know, like a table, okay, we win this week, maybe next week 1 point. If you do like this, it's not good. So we take game by game and we will see at the end where we are. Pytanie dotyczyło tego, czy Lewent wierzy w to, że Łódzki Klub Sportowy utrzyma się w Ekstraklasie. Odpowiedź to tak, oczywiście, że wierzymy w utrzymanie i też z tych ostatnich trzech meczów płynie coraz więcej nadziei i motywacji dla zawodników do tego, by dalej w to wierzyć i też pracować nad tym, aby drużyna utrzymała się w Ekstraklasie. I Lewent widzi jeszcze szansę w tym, aby się utrzymać, bo do Korony na przykład brakuje Łódzkiemu Klubowi Sportowemu 7 punktów, co nie jest aż tak dużą przepaścią, której nie dałoby się odpracować. Ale też drużyna stara się skupiać na każdym kolejnym meczu, żeby nie wybiegać zbyt daleko w przyszłość, tylko właśnie koncentrować się na najbliższych zawodach. Czy są jeszcze jakieś pytania? Thank you very much. Thank you. Dziękuję bardzo. Good luck.